ta uciążliwość w tych granicach działa. Ja się obawiam jednej rzeczy, my jako Rada możemy się wygłupić z tym pismem. To właśnie, ja mam propozycję, żeby tego typu rezolucji podpisali mieszkańcy. Mieszkańcy wsi Leszkówka Lalowska, ci graniczący, oni już swoje pismo złożyli u wójta. Ci, którzy mieszkają tutaj najbliżej, którzy są, byli zawiadomieni o tym piśmie, bo którzy mają dział graniczący, czyli tam jest 4 zabudowane. Ale była delegacja głównie przedwczoraj prosi się o wsparcie, bo mówią, że byli dzisiaj górze w dyrektoracie budownictwa. Nikt tam, że tak powiem, nie chciał słuchać. Twierdzą, że gmina opiera się tylko na przepisach prawa, a reszta to jest ochrona środowiska i tak dalej, i tak dalej. Ale wracając do sprawy, jeżeli na przykład jeżeli będzie wydawane pozwolenie, musi być ochrona środowiska, właściwie zgoda o ochronie środowiska, nie można wybudować takich rzeczy, bez ochrony środowiska sprawdzi, jakie będzie właściwie szkody poniesie budowa. Wyślimy również do referatu ochrony środowiska starostwa powiatowego w Tarnowie, który to będzie ocenił, czy ta ochrona. No albo wyślimy zakaz wybudowy tego i będziemy wydać to terenie. Była podobna sytuacja, zajmowaliśmy się wiatrakami na tej sali. Awantura była, no też ktoś robił sobie działalność gospodarczą na prywatnych działkach. Podobna sytuacja. Napisem, to nie jest jakiś ale przy właśnie wydawanym pozwoleniu będzie każdy mieszkaniec przyległej działki informowany i on może wnieść protest właściwie indywidualnie. Tak wygląda pozwolenie na budowę. No nie wiem, możemy to rezolucję wysłać, ale żebyśmy z Jacku i tak się stało teraz tam, że się zepsuł miasto. A w ten sposób nie jest, to jest, jest gospodarka masowa, krowy już nie tak dawno. A dzisiaj, wiesz, dzisiaj się porobiło takie państwo, nie tylko w latach, szczerze i Berlinku, że on ma wybudowany dom i to wiem, że nie wolno chować 20 czy 50 kur, bo mu śmierdzą. Nie wolno ci chować śmi, bo mu śmierdzą przeszkadzają. My tak będziemy rezolucję robić stale, że na przykład ja będę chować 50 śmi, jego będzie sąsiad, on nie jest rolnikiem, teraz on sobie wybrał dom, ma sobie, rozumiesz, wiaty posadowe, to jest, może ona to będzie interesuje, ona mu to śmierć. I będzie mówi, że rezolucję będzie się zgłaszał. To jest kwestia jedności. Tak. No to jest 361 tysięcy. Teraz jest przedsiębiorstwo, a to już będzie kombina. Jeśli jest teraz 4 terenów duże, a będzie jeszcze 10. To tak jak ktoś zbudował 1,50 ferm na 50 tysięcy. Zachować takie parametry, i, bo on ma tam potężną działkę, to nie jest kwestia, tylko że on zamknie wyjść od tych kurników w stronę tych zabudowań. Ale tak, ale tam on ma tą działkę potężną, on może zostać w tej kotlinie, obudować z różnych stron, nie? I żeby nie był jeszcze ten szereg, nie w tą stronę tam. No ale właśnie to nie jest procesji, przecież mają sobie powiedzenie, muszą wyrazić szkodę na to, żeby to zrobić. Jeżeli będzie sprzeciw, nie będzie pozwolenie się. Ja myślę, że to właściwie to tam, że to liście wyczuwa, że to nie jest. Oni, gmina Lisia Góra wystąpi do nich, prawda? Jeżeli gmina Lisia Góra ma architekta, wystąpi do nich o opinię i oni będą zgłoszą się do gminy, ale odpowiada im to, albo im nie odpowiada, albo protestują i zakazują. Nie o opinię, mieszkańcy dostali zawiadomienie, tylko że toczą takie postępowanie, to jest kropka. Ci, którzy mają działki przylegli, to co jest najpiękniejsze, bo działki tam przy tej drodze, co są po stronie lasów. Droga już jest działką. Ale to trzeba spokojnić. Tyczy tych podróż. Ci, co mają jeszcze za tą drogą jakieś kawałki grunt. Jeśli nie mają, to już ta droga dzieli, no to nie są zawiadomiani, bo już nie są sąsiadami. Jeżeli to jest droga publiczna, to jest taki
sam przypadek, jak przy Państwa droga publiczna, to jest droga gminna, nie publiczna, czyli taka druga. Czyli tak zwana granica między wsią a miastem. Nie jest droga gminna, nie publiczna, jak jest gminna, to jest nie na działki publiczna. Ale nie ma. Proszę Państwa, zakończmy tę dyskusję. Tak, tak. To jest opinia, co wydaje, wysyłamy tą właściwie. Krajobraz rolniczy, wsi jest wpisana produkcja rolnika i wydaje mi się, że jest kurnik budowany we właściwym miejscu. Nie jest budowany na rynku w Dąbrowie, tylko jest budowany na wsi. Słuchajcie, on będzie miał prawda, będzie wykonany w ten sposób, żeby nie emitował śmierdzące sobą na zewnątrz. To jest niemożliwe dzisiejszy jeży. Tak jak mamy autostrady i mamy ekrany porobione, tak i tam będą porobione jakieś ekrany, takie czy inne. Dobrze. Proszę Państwa, to dobrze. Głosujemy. Kto jest za tą rezolucją, którą czytał radny Świątek? Kto jest za? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Kto jest za? Przeciw. Jeden, przeciw. Kto się wstrzymał? Panowie, rezolucja przeszła. Dziękuję bardzo. To nie ma, to jest takie troszeczkę... Jeszcze mam jeden wolny wniosek. Ale wolny wniosek, ale wolny wniosek, jeszcze nie wolny wniosek. Widzę, że pan poszedł w ogień na tłoki, proszę bardzo. Proszę pytanie. Tak, dziękuję. Ja sygnałem do pana burmistrza bym nie oczekał. Zwracam się, żeby pan sygnał do nich sygnałować. Wczoraj u nas firma Tarnowska przejechała, bo miała zbiórkę. Żadnych wolnych u nas delegacji nie rozdali, nie mają jakiegoś podwykonawca, bo to były te układy zmieszane. Żadnej informacji na temat zakupów, koszy, możliwości nie zostawił, dlatego był dobrze w sposób taką informację podać i instrukcję tego segregowania. No i podobno że jest wprost biera w całej miejscowości, czyli odpuścił te koszty drogi i przejechał również na dalej. Także te sygnały od razu uważam. Dziękuję bardzo. I są jeszcze wolne wnioski, jakie proszę pan radny Gizel. To pan radny Gizel pierwszy podniósł. Panie przewodniczący, chcę rady, panie burmistrzu. Padły tutaj stwierdzenia o braku kompetencji do komisji do spraw nazewnictwa. Ja chciałbym się spytać, czy osoby, które mają takie, że tak powiem, pretensje, zaznajomiły się z protokołami, z przepisami, i dopiero wtedy można stwierdzić, bo nie wszystkie drogi można nazywać. Na tym chciałbym zakończyć. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, radny Gubernet. Panie Przewodniczący, panie Burmistrzu, bo tam w parku został pomnik obudowany tujami, obsadzony tujami. No, przy uroczystościach chyba publiczność nie będzie bardzo miała co oglądać, tylko będę się patrzeć na te tuje, bo jeżeli one dzisiaj tam są posadzone, tak to na 1,20 m, to za 2 lata będą miały po 2 metry. Także nie wiem, czy to jak to może to zostało zrobione. Tam, gdzie były tu jest posadzone naprawdę nisko piętne, to może by stały egzamin, ale też które są posadzone w moim odczuciu, to jest troszeczkę większe. A co projekt przewidział? No co projekt przewidział, no co projekt tam widział, bo... Ale proszę bardzo. Druga sprawa to należałoby ten park wyrównać od Teniewskie, która jest, bo jeżeli ktośkolwiek zwraca uwagę podczas opadów, tam woda stagnuje przez kilka dni, kilkanaście. Nie da się nawet wejść na ten teren. Ten drenaż, który został zrobiony, co tutaj mówiłem, gdyby był skutecznie zrobiony, to pewnie by to odwodnił. Tam jest Niecka. Jeżeli tego pole zostanie wyrównane, to zawsze tam będzie różnica. Także prosiłbym, żeby to nawet zwrócić uwagę, jak się robi, żeby to zrobić. Trzeba przywieźć 100 kubików ziemi, no trzeba przywieźć 100 kubików ziemi i te miejsce wyrównić. Dziękuję bardzo. Są jeszcze jakieś pytania? Ja to też chciałbym. Proszę bardzo, pan radny Sam. Panie przewodniczący, Skarada. Ja tylko się chciał odnieść jeszcze do tej wody dąbrowskiej i no, ponieważ jak słyszeliśmy tutaj z wypowiedzi dyrektora, no, był pełen zachwytu i co do czystości, i do jakości tej wody i w zasadzie nie potrzeba w zasadzie inwestycji, wymian. Ja jestem odmiennego zdania. Wiem, że w sferze czystości wody nic się nie zmieniło od wielu lat.
Wymieniam w domu filtry co pół roku i one są niezmiennie bardzo brudne. Bardzo woda jest żelazista, brudna i społeczeństwo Dąbrowy to pije cały czas. A to, że tutaj, że wymiana tych rur na nowe jest konieczna, to wskazują różne awarie, które się cyklicznie powtarzają tutaj w Dąbrowie. No, a co mnie skłoniło do zadawania takich pytań, ponieważ od przynajmniej 2 lat słyszymy o przypływie mającej przypłynąć gotówce dużej do z jakichś umorzeń, to słyszy się 3 miliony, 4 miliony, 5 milionów, różne słyszę sumy. No i myślałem, że te środki zostaną w jakiś sposób przekazane, czy w tym kierunku, czy w innym. Może na ujęcie wody, na ujęcie, nowe ujęcie wody, ponieważ organizując ten zakład w tym kształcie, gdy były prowadzone rozmowy z burmistrzem Żabna, z wójtem Olesna, były takie plany, żeby wybudować nowe, wspólne ujęcie dobrej wody i zasilić te rejony w dobrą, czystą wodę. Zrobił tak na przykład Szczucin, ma wodę bardzo czystą i oni, wydaje mi się, że no, takiej odpowiedzi oczekiwałem, że coś się dzieje i będą te środki wykorzystywane w tym kierunku. No. Szkoda, że dyrektor nie doczekał. Dziękuję bardzo. Do dyrektora. No właśnie. Panie Przewodniczący, może wniosek. Nie widzę, Panie Burmistrza, ja nie tak zrozumiałem wypowiedź prezesa R.W. Wójta. Prezes rzeczywiście mówił, że awaryjność sieci starych, azbestowych jest duża i to jest prawdą. Mówił również, że azbest w rurach, kiedy jest mokry, nie uwalnia się i nie szkodzi, bo inaczej by wykazały to już dawno badania międzynarodowe i tak dalej. Tak się nie dzieje. Już mówił, że sieć jest stara i ma osad 40 lat różnych i tak dalej. Wtedy, gdy zwłaszcza ujęcie wody w Żabnie, gdy nie było jeszcze czynnego Tarnowa, ładowało masę manganu, bo nie było w stanie oczyścić. I to widzimy po każdych awariach, że tu nie jest wzrost ciśnienia, gdy wodę się włączy, to ten osad pokazał, że stosują środki, które powodują bardziej ustabilizowanie tego osadu. Jest w ten sposób, bo woda przecież jest badana, spełnia warunki mikrobiologiczne, spełnia warunki również chemiczne. Ja nie słyszałem żadnego zachwytu, że picie Dąbrowiankę, że to jest woda, nie wiem, strój, to tak nie było, ale ona się nadaje po prostu w tej chwili do użytku. Na komentarze o tych pieniądzach, jeśli przyjdą, to trzeba powiedzieć, że RPWiK jako spółka musi spłacić resztę rat z tej pożyczki wtedy, która wzięła na budowanie nowoczesnej oczyszczalni ścieków, bo przedtem było, że kary się płaciło i kary obciążały taryfę. Dziś tego się nie płaci. I resztę, co zostanie, będziemy decydować jako współwłaściciele tego majątku, tej spółki. Bo jest to Związek Gmin Dąbrowy, Olesna, Żabna. Na tej sali siedzą członkowie zgromadzenia tego związku. Pan radny Ubezan, pan radny Świątek, pan radny Ostrowski, pani radna Taraskowa, pani radna Serwicka. Będziemy się wspólnie nad tym zastanawiać, w jakim kierunku te pieniądze, które zostaną jeszcze po spłacie tej pożyczki, będziemy starali się przeznaczyć. Oczywiście jako na udział własny, bo trzeba pomyśleć o modernizacji ujęcia w Żabnie, jeśli taki kierunek wybierzemy, o dopływie środków zewnętrznych, a to, co ma spółka, potraktować jako udział własny, bo nie jest żadnym bohaterstwem w tej chwili wyjąć, nie wiem, 3 miliony, zrobić modernizację w 100% za własne pieniądze. Nie o to chodzi. Problem polega, że wyjąć, nie wiem, 500 czy 800 tysięcy, a resztę zdobyć po prostu z zewnątrz. Cały czas tak robimy. Staramy się przy tych inwestycjach. Więc ja to tak zrozumiałem. Ale nie ma tutaj mówisz o jakichś nowych inwestycjach, a nie modernizacja stacji ujęć będzie nową inwestycją.
która może kosztować 3, może więcej milionów. Oprócz tego, mówił prezes jasno, chciałby wymieniać wodociąg w Jagiellońskiej i do Nieczajnej przez Nieczajną, bo tam jest właśnie wodociąg azbestowy, który jest mocno obciążony do jedna Nieczajna, druga Nieczajna jest jak gdyby podwieszona do tej nitki i spora część tutaj Dąbrowy i taki zamiar po prostu ma. Wymiana dzisiaj wodociągu jest trudna, bo to są tereny zurbanizowane, to jest chodnik, to są ulice, to są znaczne koszty, to nie jest kopanie rury w szczerym polu gdzieś tam i wtedy jakoś tam umieścimy i to będzie. Także nie spodziewajmy się aż tak na to, że jak zwróci się 5 milionów dla RPWK z programu operacyjnego infrastruktura i środowisko, że nagle zaczniemy wymyślać, ile to tematów będzie mogli zabrać. Nie, ale poprawi się kondycja spółki, nie będzie obciążona obsługą pożyczek, co powinno spowodować, że odczujemy to w taryfie. Ja nie mówię o obniżce, bo o obniżkach taryf to raczej nie powinniśmy mówić, ale mówmy, żeby się udało jeszcze przez dłuższy czas je utrzymać, gdy wszędzie też drożeją, taryfy są podnoszone. My w tej chwili nie wiedziemy prymu, jeśli chodzi o cenę. Więc o to po prostu chodzi. Tak to rozumiem. I są na tej sali właśnie członkowie zgromadzenia i wierzę w to, że wspólnie zadbamy również o interesy gminy Dąbrowa. Nie da się, że cała kasa pójdzie na Dąbrowę, bo spółka działa na trzech gminach i też pewnie jakieś tam plany będą mieć. Myśmy kapitał zapasowy jeszcze przedsiębiorstwa zużyli na oczyszczalni, gdy na przykład troszkę Olesno i trochę Żabno, na przykład jakieś tam